programu będzie ponownie piosenka z czasów powstania warszawskiego, piosenka na wskroś warszawska, to jednak teraz troszkę historii bardziej odległej, ale jakże ważnej dla nas. Przy okazji też podprowadzenie pod temat niepodległej, czyli stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, czasu no, bardzo długiego, który trwał dłużej niż 100 lat przecież, czasów, w którym wspaniałe trzy zrywy każdy miał nieść. Miejmy nadzieję, że tym razem się uda. Pierwsze powstanie kościuszkowskie, potem powstanie listopadowe. Kolejne znowu powstanie styczniowe i każde z nich no, niestety upadało i coraz trudniej było trwać w tej wierze, że kiedyś dzień nadejdzie. Myślę, że tym bardziej obchody stulecia odzyskania jednak niepodległości są ważne, bo kiedy 1863 rok, to jest właśnie to ostatnie z powstań, powstanie styczniowe, kiedy ono wybuchło, 900, rok 800, po, tak, kiedy 800, upadło, to no, była długa przerwa. Dopiero wybuch I wojny światowej na nowo otworzył możliwości. I tym razem się udało. A my teraz wspomnimy powstanie styczniowe poprzez pieśń Ostatni Mazur. Chociaż to nie będzie ostatnia pieśń. W dzisiejszym programie jeszcze czeka nas 5 innych. A więc Ostatni Mazur, a my wspominamy czasy, tamte czasy Polski, gdzie jeszcze nosiło się zupełnie inne stroje, prawda? Tutaj sukienki szlacheckie i gdzie wszyscy tańczyli Mazura. I w polskich salonach, bo kiedy tańczyli, to też wtedy przypominali światu, że Polska jeszcze nie zginęła, nawet jeśli jest pod zaborami. My już dzisiaj nie umiemy tańczyć Mazura, no niektórzy potrafią, ale nie jest to tak powszechny taniec, ale umiemy śpiewać, a więc... Jeszcze nie żyje Mazur dzisiaj.